Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie. No właśnie, chciałoby się powiedzieć w kolejnym odcinku City Skylines, ale słuchajcie, sam zapieprzyłem strasznie ostatnio, znaczy ostatnio, przedwczoraj. Dla was przedwczoraj, dla mnie wczoraj. Słuchajcie, robiłem sobie porządki w nocy, koło czwartej nad ranem. Już byłem troszeczkę wypompowany i stwierdziłem sobie, zrobię sobie porządki w modach i save'ach, bo miałem tych save'ów a chyba nawet sprzed 2 lat, jakieś moje pierwsze miasto. Lista była no, dosyć taka dosyć spora. Jak sobie tam popatrzyłem na te, które miałem wyłączone, te save'y, żeby mi się to nie mieszało, bo jakbym je wszystkie włączył w tej liście, to i tak sobie, a to sobie się wykasuje sobie te, które są już wyłączone, nie pokazuje się w liście, tylko sobie po prostu tam w menadżerze treści właśnie tutaj tym sobie pousuwam. No i wszystko byłoby fajnie, gdybym sobie przez przypadek nie usunął też aktualnego save'a. Zorientowałem się dopiero następnego dnia rano, jak się obudziłem. Tak sobie myślę, a jest piątek, to rano, to nagram sobie Cities na sobotę, żeby już mieć ten, nie? I tak patrzę. Nie mam opcji wczytaj gry, tak jak teraz, nie? Tak się zorientowałem. Kuwa mać. Usunąłem te, które były wyłączone, ale te, które były wyłączone, również usunąłem. I było takie, kuźwa, ale to było bezmyślne. No i niestety ciąg dalszy moich przygód w City Skylines jest to prawda, ale muszę to zrobić jeszcze raz. Przez własną głupotę. Także nie róbcie nigdy nic, kiedy jesteście wypompowani, kiedy jesteście zmęczeni i tak dalej, bo to sprzyja problemom. Cóż, ja będę więcej gadał. Widzimy się na mapie, także zaraz wam ją pokażę. Bo tak w ogóle to poprawiam sobie, jak już sobie myślę, mam zacząć od nowa, to dodałem kilka modów takich, które mi się przyda. I wtedy zagram sobie już na innej, nie randomowej takiej mapie z gry, tylko z warsztatu. Także zapraszam. No dobra, słuchajcie, jesteśmy sobie na mapie. Mapka jest wybrana przeze mnie taka. Możecie sobie zobaczyć. Czekaj, czemu to jest 200%. Słodki Jezusie. Jest taka. Fajne rondo, fajne drzewa. Także jest spoko. Oczywiście drogi z Network Extension. Stwierdziłem, że dodam go, bo do tych samych cieniutkich dróg. One są po prostu przezarąbiste. Tak, co jest? Co? Coś się bugnęło, ale to spoko, to się poprawi. Coś tu biegnie? Jeleń, na szczęście mam nadzieję. I za chwilę, puf, samochód. No dobra, słuchajcie, tak sobie wygląda mapa. Sprawdźmy sobie resources, czyli te co gdzie jest. Tu są żyzne gleby, tu są żyzne gleby, a tu mam tu. Dobra, to ja wiem co bym chciał. Panie, panowie, ja bym chciał tak, żeby tutaj troszeczkę sobie powiększyć tego, tej żyznej gleby. Okej, okay, stąd możemy ją zabrać, stąd też możemy ją zabrać. Tutaj też ją możemy zabrać z tego kawałka, bo tutaj mi ten żyzna gleba tutaj nie będzie kompletnie potrzebna. Dobra. Okej. Okay. Tutaj w zasadzie tyle też sobie zabierzemy. Tej żyznej gleby ogólnie tu jest dużo na mapie, z tego co widzę. Tu jej nie potrzebuję, bo tu mam już jakieś wizje. Tutaj sobie dodamy. Okej, okay, ale tu bym ją zabrał. A tu bym dał jeszcze złoże rudy. A właśnie. Ja. Trochę rudy sobie dorzucimy tutaj. Okej, okay, żebyśmy mieli wszystko tak mniej więcej pod nosem. Dobra. A to będzie zwykły przemysł. Dobra. Okej. No, tak to będzie na razie wyglądać. Później sobie jakieś tu drzewa zasadzimy i tak dalej. Dobra, drogi, no to standardowo. Dobra. Elektrownia. Gdzie byśmy dali sobie elektrownię? Bo tego trzeba będzie zacząć. Tak, skoro tu będzie przemysł, tu musimy mieć jakieś, nie wiem,
No, mieszkalny. Produkcja energii 405%? 400 MW? O! What? Ale jak to jest możliwe, że 3 wiatraki dają mi 4... Co? Fajnie, że są wiatraki, ale jakim sposobem to jest... Czekajcie, to jest coś tam jeszcze... What? Są tu elektrownie? A zapora tu jest zrobiona na mapie. O, nice! No dobra, ale to tam będzie dużo druta ciągnąć trzeba. Tu jeszcze jakieś... Coś to jakby dawało prąd, lol. No ale, ale tak, czekaj, że to jest poza granicami miasta, więc jak ja mam sens? No właśnie, poza granicami miasta. A po drugie, ja bym chciał ciągnąć druta aż tu, to by mi wyszło 16 tysięcy. To tą elektrownię wodną trzeba będzie tam zostawić do czasu, aż kiedyś ją może zużyję. Ale wiecie co? Pytanie, czy ja mogę zrobić coś takiego. O, jaki fajny tunel, he. Ale też patrzę, kurde, to coś tu... Trzeba będzie chyba poprawić te tunele. Ogólnie autostrady są dwupasmowe, nice. Nie trzeba się strać z trzema... Z trzema tymi. Gdzie są te wiatroki? Gdzie one były? Tu. Czy ja mogę za pomocą tego... je przenieść? O, mnie zaznaczyło? A, chyba nie mogę. Chyba nie mogę. Może mogę, tak? O, nice. Darmowa energia, Gdzie jest ten kurwa kwadrat? Jest. To ja może sobie je stawię tu na razie. Skoro tam będę budował ten, to... Mogłyby... Chociaż one chyba hałas, nie? Wytwarzają. Ale to w sumie... Ja bym je tu postawił w lesie. No byłoby, nie? No dobra. Jest? Jest. Prąd będzie? Będzie. Dobra, teraz tak. Jeszcze właśnie, propos... Prądu trochę mamy, także spokojnie, spokojnie, damy radę na chwilę obecną. Woda. Woda płynie w tym kierunku, dobra. Czyli tak, ścieki pasuje postawić nam tu. Tu pasowałaby pompa. Dobra. Okidoki. Tutaj pasuje nam się jeszcze podłączyć. Prądem do tego. Macie? Macie. Dobra, nice. Okej, okay. Czyli tutaj będziemy chcieli tą strefę mieszkalną. Tu jest taka dwupasmowa droga i chciałbym ją zachować. Ona w sumie jest chyba tu. To jest chyba to. Small four lane, dokładnie. To pociągniemy sobie ją dotąd na razie. A tutaj na razie na takim, taką biedą zrobimy, no bo co mam zrobić? Myślę, że może do połowy. Zrobimy tutaj. W ten sposób, ale tutaj tego kawałka się pozbędę. Zrobimy za dużo nawet, ale... O, dobra. I tu zrobimy taki normalny... Normalny zakręt. O, dokładnie. No dobra. Tutaj zrobimy jakieś tam...
Chociaż tu będzie przy autostradzie, więc... Chociaż nie, bo tu nie widziałem... Chociaż na razie w sumie oni nie jeżdżą tutaj, więc... Nie, nie powinno być jakiegoś wielkiego hałasu. Dobra, tu zrobimy sobie tak. Tu możemy zrobić w ten sposób. To będzie bardziej do tego, żeby... Jakbyśmy tutaj też sobie troszeczkę zaknęli. Tutaj do połóweczki, powiedzmy. No i tu byśmy zrobili też taki zakręt. A co? Nie? A co? A niech będą zakręty. O! Niech się tym myśli, coś dzieje. A jak? Łe. Dobra. Patrzmy na budżet, żeby tu zaraz się nie okazało, że bieda nadeszła, to już taka totalna. Bo by było. Okej. A tu możemy zrobić taką. Nie. Okej. Na razie styknie. Do czasu, aż faktycznie nie przybędzie tych mieszkańców więcej. Dobra, no będziemy widzieć. Okej, czyli tu mają ten. Ja tutaj od razu... Pasowałoby tak. Wodę jeszcze podciągnąć, póki jest tutaj od razu... Pieniądz na wodę, żeby mi nie brakło. I to jest właśnie to, że ja mam takie zboczenie z tą drogą, nie? Kurde, że to... Dobra. To jest straszne moja ten... Straszne moje takie, no... Nie wiem, jak to się nazywa, ale... Kurwa, muszę tak mieć. No, po prostu, no nie wiem, choćby... Nie wiem, co się działo, to ja muszę tak mieć i koniec, kropka, no i co zrobisz? No. Także dużo tego nie poszło na ten. Dobra, tutaj sobie z tej pompy puścimy pod autostradą. I że niby gdzieś tu, dobra. Prądy tu są? No są, dobra. No to możemy w sumie wrzucić mieszkania. Niech oni się na razie tutaj zaczną budować. Bo ja im tutaj zaraz jeszcze muszę prąd podciągnąć. O, i to by było, żeby tutaj zaraz chwyciło. Bo oni będą narzekać, że prądu nie ma. Dobra, pompa działa? Działa. Nice. Dobra, złapał prądy. Złapał prądy. Także najpierw pozarabiamy trochę pieniądza, bo bez pieniądza to wiecie, lipa. Tak w ogóle to tu... To strefę... Znaczy to będzie i tak strefa przemysłowa na sam początek, no bo... Ja i tak z tego co wiem, z tego co się orientuję, to nie mam stref, nie? Do 1000. A w sumie to 1000 mieszkańców to jeszcze. Nie tak tragicznie. To jest, wiecie co mnie zastanawia? Czy ja kuźwa płacę za tą elektrownię wodną, czy nie? Bo to jest dobre pytanie teraz. Czy ja za nią płacę? Ha. To jest dobre pytanie. To jest mega dobre pytanie.
Wiecie, jestem dalej, jestem na minusie trochę. W sumie tych mieszkańców trochę przybyło. Tu kurka z pieniędzmi lipa. Pytanie, czy ja za tą elektrownię płacę? Bo jeśli płacę, to jestem troszkę w dupie. Zrobię tu małą strefę przemysłową. Tu pasowało jeszcze wodę. Dobra. I prądy, to prądy za chwileczkę tam podłączę. Tak, właściwie to. Właśnie, bo nie mogę ich nawet kliknąć. Ha! Nie mogę ich wyłączyć, widzicie? Spoko, fajnie, że są, ale. Dobra, zrobimy inaczej. Megawaty mi to daje tutaj. Też miejsce jest takie. Chyba to tu już lepiej wieje. Bo tu zajmę przecież 7 MW. Może ja postawię go tu faktycznie. Podłączymy się tak. Tu się podłączymy tak. Tu się podłączymy tak. No i tu się będziemy mogli też podłączyć w sumie normalnie. Ale obawiam się, że ja przez tą elektrownię tracę hajs. Szlak by to. Tylko znowu pytanie, czy jak ja to zniszczę, czy to mi nie podniesie. Ja teoretycznie ją chyba za pomocą tego mógłbym ją zdeklasować całkowicie, ale nie mogę tutaj postawić żadnej tej. Pytanie, jaka to jest autostrada? Czy ja się bez niej obejdę na chwilę? Wiem, to jest taka, widać dosyć ta autostrada. Ja pierdzielę. Bo myślałem, wiecie, żeby ją całkowicie. Co, zrobimy mały test. Zapiszę sobie grę. Właśnie nowe miasto. Dobra. I teraz tak. Jestem na minusie. 582 euro. Zaznaczamy ją i robimy cyk. Zobaczmy, co się stanie. No bo najlepsze jest to, że ja tutaj nie mogę w ogóle. Chyba, że jak anarchię bym włączył, ale nie, chyba nie. Nie, tu za granicami miasta. Ja pierdyle. Ale jak z tym? A nie, w sumie patrz, nie. Teraz produkujemy zgodną tą. Ale z zarobkiem jest dokładnie też taka lipa, jaka była. Także to po prostu jest. Jakiś handel jeszcze chcą, nie? Czekajcie, ja sobie tylko to teraz sprawdzam. Nie, czyli w sumie jest ok.
Kwestia czasu. Ja może za szybko bym chciał zarabiać, już spanikowany jestem. No, czyli dobra, czy ja za tą elektrownię w zasadzie nic nie płacę. Dobra, czyli mogę sobie wczytać tamten zapis. Dobra, dobra, czyli słuchajcie, nie płacę za tą elektrownię. To jest grunt, bo gdybym ja za nią płacił, to automatycznie byśmy no mieli tak od razu w zasadzie skok kosztów, tak? Jeszcze nawet jeszcze, czy nie, nawet teraz nie sprawdzę, bo mógłbym sprawdzić jeszcze, ile by mnie wyniosła taka elektrownia. No. O. Nie, także easy. Znaczy, ja nie twierdzę, że ona tu cały czas zostanie. Być może ja sobie zbuduję później swoją, żeby mieć na nią kontrolę, bo ja nawet na razie nie mam na nią kontroli żadnej. To jest, znaczy, na razie, no. Tak w ogóle, bo wiecie, jak to sobie włącza, to od razu mogę ją włączyć, wyłączyć, a tam nie miałem tej możliwości przez to, co twórca mapy postawił. I to było właśnie trochę słabe. Dobra, ale ja zrobię strefę handlową tutaj. Tu. I tu. Tak na razie, wiecie, żeby po prostu mieli możliwość tam jakichś zakupów czy coś, no bo nie oszukujmy się, ludzie, jeżeli mieszkają, to kupują, tak? Tak. I tu zrobimy tak, żeby tutaj się mogli podłączyć zaraz z tymi. Dobra. Czyli w sumie jest okej. Tak jak mówię, no przestraszyłem się tego, że to nie zaczęło zarabiać, nie? Że to na minusie, że tych mieszkańców nie ma tak dużo i to jest takie ale już odżywa. Także jest git, słuchajcie. Fuh. Tamta elektrownia w sumie spoko, też daje dużo megawatów, nie? Tylko to jest teraz problem przez nią, że ona tam sobie stoi, to przez to ja muszę obserwować tutaj, czy tego prądu nie brakuje, bo mimo, że my mamy ten prąd, to my i tak z niego nie możemy na razie skorzystać. To jest takie, mam dziewczynę, ale jadę jeszcze na ręcznym, bo mi nie pozwala się dotknąć, czy coś. Kurwa, z dupy porównanie. No ale to mniej więcej tak to działa, nie? Mam, ale nie dotykam. Mam, ale nie mogę ukryć. Mogę się na razie patrzeć tylko. Dobra, zarabiamy. Jest dobrze, jest good. Teraz tylko do 1000 mieszkańców, żebyśmy mogli, słuchajcie, sadzić drzewa. Ale najbardziej, słuchajcie, zależało mi właśnie na tych drogach. Bo popatrzcie, jak one są po prostu cudowne. To jest droga na jedną krateczkę i one po prostu powinny być standardowo w grze. One powinny tak właśnie wyglądać. Te drogi, które są standardowo, czyli te... Ja wam nawet teraz dam pauzę na chwilę i zrobię wam taki mały porównanie. To jest droga standardowa z gry. No jest w sumie, no fajnie jest i tak dalej, nie? Jest szeroko. Ale kuźwa ta właśnie droga. One powinny być wszystkie właśnie z gry takie standardowe drogi. To powinno być standardowa droga. To już powinno takiej szerokości powinna być jakaś lepsza droga. Dzięki temu byśmy zachowali tą skalę i tak dalej. Te drogi są po prostu no miodne. Miód malina do jakichś takich osiedli czy coś. No po prostu perfecto mundo. Ja nie twierdzę na przykład, a nawet zaraz sobie sprawdzimy. Pozwolę sobie sprawdzić. Na przykładzie tego. Patrzcie, jak to zarąbiście tu wygląda. Wiadomo, no, tu się zaraz wybudują znowu mieszkania. Ale już będzie tak. No po prostu no. Perfekcyjna taka domowa. Znaczy domowa, no strefa, nie? Czy strefa. No widzicie, właśnie to jest to. Mamy pełno, nie brakuje nam prądu, a tu jednak już... To jest złe akurat z tej... To... Do tego mnie tam Dam tutaj po prostu elektrownię węglową, żeby no cóż, ile ona kosztuje? 19 tysięcy koszt utrzymania, 560 my zarabiamy, no sporo w sumie. Ale dobra, postawimy ją.
pozbędziemy się całkowicie Taigi. No bo nie mam innego wyjścia, niestety, no. Przykro. No tamta daje w kość, kurde, no. Żeby to nie... Fuck. Jak już ją stawią, to mogę ją postawić gdzieś tak, żebyśmy mieli do niej dostęp czy coś, nie? A nie, kurczę... Znaczy, teoretycznie mógłbym mapę zedytować, ale to... Nie zedytujesz teraz mapy, tylko musiałbym edytować ją... przy tym, przy, podczas, przed rozpoczęciem rozgrywki. Mógłbym sobie tą mapę zedytować w edytorze map i usunąć po prostu tamtą, tą elektrownię stamtąd i by było wszystko git, nie? Ale to ja bym musiał tutaj znowu zaczynać od nowa. Nie wykluczam, może, bo w zasadzie tutaj nie dużo zacząłem, więc może, żeby nie mieć tego problemu, może faktycznie tak zrobię, jeśli się da, bo tutaj, tak mówię, to nie jest dużo jeszcze, więc to jest w zasadzie 2 minuty roboty. Sobie nawet zrobię skinę, jak to wszystko wygląda, żeby dokładnie tak samo otworzyć ewentualnie, a wykasuję tamtą elektrownię, bo na mnie to pieprzy mi to wszystko. Naprawdę mi się... Źle mi się przez to trochę gra. Bo patrzę, mam, a fajnie, prądu 424 MW, zużywam 11 tysięcy, mam niby full pro, ale co z tego? A jeżeli ja zjadę z budżetem, to będę dalej produkował. I teraz właśnie zobaczymy, czy budżet, jeżeli zmniejszyłem budżet... Ha! Widzicie, ja za nią jeszcze płacę! Bo jeżeli zjechaliśmy z budżetem, to ja produkuję 106 MW. A przecież ta sama elektrownia, to ona nie daje mi 106. No, ona mi daje 10 MW. No to tracę na tym budżecie. Ja pierdyle. No. Mówiłem, że mnie nic nie kosztuje. No kosztuje mnie właśnie. I na sam start taka elektrownia, no nie jest za dobra, no bo widzicie, ja na tym, no w pieron tracę, nie? Nie mogę z tej energii skorzystać, którą ta elektrownia produkuje, nie mogę jej nawet wyłączyć. A nie mogę z nią zrobić nic, po prostu to jest takie wydawanie pieniędzy w nic. Dlatego ja miałem faktycznie taki problem z tym. No a teraz... No, zużycie 13, a niby produkujemy 106. I tak naprawdę ja nie wiem, o ile muszę podnieść tutaj tą wartość, żeby... Bo ja bazuję teraz na elektrowni tej... węglowej tylko. Tu mi w mieście brakuje prądu. Ona teraz produkuje 17 MW, czyli jest ok. I to jest takie, wiecie, 17 MW... Muszę sprawdzić, ile ona, bo niby ja tutaj produkuję 190 MW, nie? Ponad. Ale co z tego? Jak nie, nie mogę z tego skorzystać. Jest gówno warte takie coś. Także tutaj ten koleś, który robił tą mapę, zrobił zajebiście, bo ona jest ładna, fajnie jest zrobiona. Z fajną autostradą i w ogóle. Ale rozmieszczenia elektrowni, tej nie wiem po co on w ogóle ustawiał, jest zrobiona do dupy. Jest beznadziejnie to zrobione. I to trzeba po prostu poprawić. Ja nie wiedziałem o tym, bo gdybym ja to wiedział wcześniej, to ja bym ją przed odcinkiem jeszcze po prostu automatycznie wykasował. Ale ja spokojnie, ja to mogę sobie w edytorze zrobić, także ja sobie to... Czy chyba nie mogę edytować save'a, aczkolwiek być może. Zobaczę, jeżeli się da edytować po prostu na gotowym, na otwartym save'ie już, bo i tak jestem przecież na tym, to zrobię to na otwartym save'ie. A jeżeli nie, no to po prostu to zedytuję to tak, żeby było... Tak jak być powinno. Bo to jest, mówię, szkoda pieniędzy ładować w to, żeby tak się działo. Bo mapa jest naprawdę spoko. Jest po prostu awesome. Patrzcie, te lasy, to w ogóle tu, nie wiem, później park krajobrazowy, kuźwa, to naprawdę będzie miazga. No i pasuje mi poprawić te rzeczy, także to też się tym zajmę. Obadam, czemu to jest takie dziwne. To też bym poprawił, bo bym to zrobił lepiej. No. Także tutaj parę poprawek jeszcze bym wprowadził, ale to spokojnie, dam se radę, słuchajcie, dam se radę. Także nie macie co ubolewać.
No dobra, słuchajcie, nie będę dzisiaj przeciągał. Wybaczcie ogólnie, że tak wyszło, no bo niestety wyszło... Wyszło strasznie źle. Z tym wszystkim. No ale czasami niestety, no... Zmęczenie jest silniejsze od, nie wiem, od myślenia. I robi nam niezłego psikusa. No niestety, bo jest moje... Tak jak mówię, to jest moje niedociągnięcie tylko i moja wina, więc tutaj nie mam nic dla siebie na usprawiedliwienie. Więc no, mam nadzieję, że nie będziecie się gniewać i tyle, no cóż, cóż zrobić. Zrobię tutaj ładną miniaturkę jeszcze i cyk, no. No dobra, słuchajcie, no nic, widzimy się we wtorek w takim wypadku. Już normalnie tam wtorek, czwartek, sobota. Ja zaraz biorę się za to, żeby to poprawić i zobaczyć, żeby tą elektrownię tam, no, zamienić normalnie na drogę, bo... No odpada, żeby to było, słuchajcie, ten... Żeby tracić kasę na tym. Nie ma opcji, no. No i pytanie, jak mi też ta woda pójdzie tutaj, czy... Nie, no woda, da se radę, da se radę. Dobra, no to co? Widzimy się we wtorek. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.